Marta Szymik-Telesz, witam w świątecznym wydaniu Odgłosów Góry Zamkowej. A odgłosem Góry Zamkowej w tym odcinku będzie klarnet, o którym więcej opowie Jakub. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakub jest uczniem Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Powiedz nam, dlaczego wybrałeś właśnie ten instrument? Dlatego, że mój tata na nim grał, uczy tutaj w szkole. No i od początku słyszałem ten klarnet w domu, no i to po prostu było dla mnie naturalne, że idę na klarnet, a nie na żaden inny instrument. A próbowałeś też gry na jakimś innym instrumencie, czy to już tylko od początku był ten klarnet? Na początku, kiedy miałem 6 lat, 7, poszedłem prywatnie uczyć się na pianinie, na fortepianie. I potem po 2 latach zacząłem grać na klarnecie. A co jest takim największym wyzwaniem w nauce gry na klarnecie? Co sprawia ci najwięcej trudności? Potem powiemy o satysfakcji, ale najpierw zacznijmy od tych trudności. Chyba regularne ćwiczenie, bo to nie jest takie łatwe, żeby się zmobilizować codziennie. Choć to jest czasami pół godziny, czasami 20 minut, a czasami godzinę, ale trzeba zawsze się do tego przyłożyć. No właśnie, a najwięcej satysfakcji, jak się uda dobrze zagrać cały utwór? Tak, no szczególnie wtedy, kiedy jest to na scenie, na jakimś konkursie, no to uwielbiam ten moment, kiedy już skończyłem, ostatni dźwięk zagrałem i wiem, że już wszystko jest fajnie i że mam spokój. A znasz jakieś ciekawostki na temat tego instrumentu? Możesz nam tutaj coś opowiedzieć o klarnecie? No, oprócz tego, że klarnet można zrobić z plastiku, takiego specjalnego, lub z drewna, to można go też zrobić z marchewki. Z marchewki? Tak. W odpowiedni sposób trzeba ją obrać, wywiercić dziury i potem przyłożyć tylko dwie części. Ustnik i czarę głosową. Jeśli ktoś nie wie, że można wejść na YouTube, wpisać carrots, klarnet i wszystko wyjdzie. Próbowałeś? Nie, jeszcze nie próbowałem, ale no może kiedyś. Nigdy mi to nie przyszło do głowy, żeby spróbować. No ale dzisiaj taki nie marchewkowy, a prawdziwy instrument klarnet, na którym nam zagrasz. A jakie utwory zagrasz? Silent Night i We Wish You a Merry Christmas, oba w opracowaniu jazzowym. No to w takim razie słuchamy.